dzisiejszym odcinku Łukasz spróbuje obrócić o 360 stopni rodzinnego Opla Meriwę oraz doradzi, jak wybrać właściwe opony. W naszym programie prezentuję Wam bardzo wiele różnych aut. Dzisiaj zdecydowałem się na Opla Meriwę. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie nowa Insygnia, dlaczego nie nowa Astra. Otóż dlatego, że to auto jest zupełnie inne. To auto jest funkcjonalne, o czym przekonacie się podczas prezentacji. Ma niesamowitą kontrolę trakcji, o czym przekonacie się podczas jazdy próbnej. Dlatego też uważam, że Opel Meriwa jest autem godnym zaprezentowania. Zapraszam. Stylistyka funkcjonalnie zaprojektowanego i charakterystycznego nadwozia nowego Opla Meriwy mówi sama za siebie. Ta forma to esencja współczesnego wzornictwa Opla, w którym artystyczna wrażliwość spotyka się z niemiecką precyzją. Szeroka i stabilna bryła karoserii bezpośrednio nawiązuje do większych modeli Opla, Insigni i Astry. To, co tak naprawdę najbardziej mnie w tym aucie interesuje, to jest linia boczna. Spójrzcie! Tutaj jest zupełnie niższa, na bardzo specyficznych drzwiach, o których też za chwileczkę powiem. Okno przez to mamy większe i tutaj Wam zdradzę, że to jest auto rodzinne, a więc jeżeli będziemy mieli z tyłu dzieci, one mogą podziwiać krajobrazy, ponieważ ta szyba jest o wiele, wiele większa niż ta przednia. Opel Meriwa jest też autem, które otrzymało certyfikat od niemieckiego Instytutu Zdrowia AGR, który świadczy o tym, że ten samochód w zupełności jest przystosowany dla osób, które posiadają chory kręgosłup. Dlaczego? Zobaczcie sami. Przednie drzwi otwieramy w sposób standardowy. Tylne drzwi w sposób niestandardowy. Dlatego też, jeżeli usiądziemy do tego samochodu, osoby, które tak naprawdę są chore, docenią to i zobaczą, że ten samochód jest stworzony dla nich. Osoba chora na kręgosłup nie ma problemu z wysiadaniem ani z wsiadaniem do tego auta. Jest tutaj taki specyficzny uchwyt oraz fotele, które tak naprawdę są wygodne i przystosowane dla osób chorych na kręgosłup oraz dla rodziny. Drodzy Państwo, te fotele tylne są wyżej, ta kanapa jest wyżej ze względu na to, że jeżeli rodzice jadą z przodu, mogą bez problemu się obejrzeć i widzieć swoje dzieci. Tulne wnętrze wyróżnia harmonia linii, od zestawu wskaźników po kształt deski rozdzielczej zachodzącej łukiem aż na panele drzwi przednich. Łagodnie opadająca linia konsoli środkowej oraz wąskie słupki przednie wzmacniają wrażenie niczym nieograniczonej przestrzeni. Szerokie, bardzo wygodne fotele, nastrojowe oświetlenie wnętrza oraz materiały o specjalnej strukturze w zestawieniu z najwyższą jakością wykonania sprawią, że można poczuć się jak w domu. To oparcie, ta tylna kanapa nie jest zwykłą kanapą. Możemy ją położyć. Uzyskujemy wówczas więcej miejsca w bagażniku. Ale co poza tym?
możemy położyć środkowe oparcie, z czego robi nam się podłokietnik i dzięki czemu możemy przesuwać inne siedzenia. Ale te siedzenia nie są przesuwane tylko do przodu i do tyłu, ale również w bok. Dlatego taka siedząca osoba z tyłu ma jeszcze więcej miejsca. Co poza tym, podłokietnik, który jest przesuwany na szynie, który bardzo łatwo możemy wyciągnąć i zamiast niego włożyć, załóżmy, torbę na notebooka. Zaczynam jazdę próbną. Wciskam sprzęgło. Mamy do czynienia ze skrzynią manualną. Włączam silnik. Przede mną sprawdzanie liczników. Bieg pierwszy i ruszam. I słuchajcie, drodzy Państwo. Zamki się zamknęły. 3 na godzinę i całe auto jest odcięte, zamknięte. Tak, aby nikt Oplowi nie zarzucił, że to auto z tymi drzwiami jest niebezpieczne. Jeżeli ja ich tutaj nie odblokuję, nie ma możliwości otworzenia tych drzwi, a więc nie będzie żadnej tragedii. Nikt tak naprawdę nam nie zarzuci, że mamy niebezpieczny samochód. Koncepcja bezpieczeństwa SafeTech to połączenie wszystkich systemów bezpieczeństwa nowego Opla Meriwy, takich jak układy wspomagające kierownicę, aktywne programy stabilizacji jazdy, układy ostrzegawcze oraz systemy pasywne. W rezultacie nowy Opel Meriwa zapewnia kompleksowo najwyższy poziom bezpieczeństwa kierowcy oraz wszystkich pasażerów. Meriwa w standardzie posiada 6 poduszek powietrznych, ABS, ESP oraz elektryczny hamulec ręczny. Tak więc, jeżeli podjeżdżamy pod górkę, to auto możemy zahamować. Jeżeli dodajemy gazu, hamulec nam odpuszcza. Nie mamy takiego problemu. Co prawda, nie można już z tym autem powariować. To jest auto rodzinne, przeznaczone tak naprawdę do innych celów. Co poza tym, dzisiaj mamy skrzynię manualną i tutaj w zależności od mocy, jeżeli moc silnika będzie większa, będzie to skrzynia 6-stopniowa, a tak jak dziś, moc silnika jest mniejsza, więc skrzynia jest 5-stopniowa. Jeżeli chodzi o skrzynię automatyczną, wówczas jest ona oferowana tylko w dieslach.